Siemano, jestem Sawic i mam dla was dzisiaj kolejną, moi drodzy, porcję karczemnych ogłoszeń. Dzisiaj dwie sprawy, które chciałem poruszyć, obie dotyczące harmonogramu tego co, jak, kiedy i w jakiej ilości. Po pierwsze, streamy. Zobowiązałem się do czynienia jednego streamu, jednego takiego naszego właśnie spotkania w karczmie w tym formacie na miesiąc. Wtedy, kiedy to zapowiadałem, myślałem, że będzie to bez problemu realizowalne, do zrealizowania, ale niestety okazało się, że jednak nie będę w stanie tego robić tak regularnie i dlatego chciałem sobie zastrzec prawo do robienia po prostu streamów bardziej spontanicznie. Będą one oczywiście za każdym razem zapowiadane, tak jak zawsze, z co najmniej dziennym, a czasami nawet wiele większym wyprzedzeniem, ale nie będą one raz na miesiąc. Znaczy, mogą być miesiące, w którym nie będzie streamu, mogą być miesiące, w którym będzie dwa lub więcej i tak dalej, i tak dalej. Chodzi mi o to, że po prostu streamy będą bardziej spontanicznie, ale rzecz, można powiedzieć, bardziej priorytetowa, gdyż bardziej częściej się zdarzająca, to znaczy, moi drodzy, do legendy, tak jak ostatnio mówiłem, miało się ukazywać we wtorek i piątek. I będzie coś we wtorek i piątek, ale tak jak usłyszeliście, właśnie użyłem tego słowa coś, to znaczy nie będzie to konkretnie seria do legendy, może to być jakiś deck dla Becky, może to być karczemna bójka, jakaś bardzo spóźniona w piątek ze środy, no ale może się zdarzyć. W każdym razie, jeśli coś we wtorek lub w piątek się ukaże, nie oczekujcie, że na pewno się, jeśli to nie było coś do legendy, coś z serii do legendy, że coś się ma jeszcze ukazać. To znaczy, coś na pewno się ukaże w każdy wtorek i w każdy piątek. Ilości prawdopodobnie jeden. Oczywiście nie zastrzegam sobie tutaj żadnego, że tak powiem, nie nakładam restrykcji na to, żeby nie mogło nic więcej się pojawiać, gdyż raczej dodatkowe materiały też będą, ale po prostu chodzi mi o to, że ta seria do legendy może się okazać po prostu troszeczkę zbyt monotonna. Jeśli ja czasami mi się zdarza klepać przez długi czas jeden deck, to może to być po prostu w pewnym momencie już nieciekawe, aczkolwiek, nie wiem, zależy się od naszego podejścia. Tak czy siak, coś się na pewno będzie pokazywać w każdy wtorek i piątek, a streamy będą bardziej spontanicznie. To chciałem właśnie przekazać. No i moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie. I do zobaczenia!